Witam Was serdecznie dzisiaj o tym, jak wyrobić w sobie systematyczność. Czy w ogóle można? Czy da się? I teraz tak, uważam, że da się, ale może nie we wszystkim, bo najpierw trzeba mieć do tego odpowiednie przekonanie. Przekonanie, że warto, czyli przede wszystkim punktem wyjścia jest dobra motywacja. Bo wiecie, jest takie powiedzenie, że wyścigów nie wygrywają najszybsi, a walk najsilniejsi tylko ci, którzy najbardziej pragną zwycięstwa. I pewnie dobrze znacie ten stan ducha, który zwyczajowo nachodzi nas po powrocie z wakacji, kiedy wracamy z głową pełną pomysłów i chcemy odmienić swoje życie. No i odmieniamy przez tydzień, no ale to nie wystarcza. I wszystko wraca do tego, jak było. Po drodze porywa nas wir codzienności, wir codziennych spraw. Odkładamy na później to, co było dla nas ważne, to, co zamierzyliśmy sobie po powrocie zrobić po powrocie z wakacji. Wiemy, że zawiedliśmy się na samych sobie, tak? Że zawiedliśmy się na swojej systematyczności. Tymczasem nie zawiedliśmy samych siebie, nie zawiodła nasza systematyczność, zawiodła nasza motywacja. Po prostu nie starczyło jej na całą drogę, wypaliła się. Nawet jeżeli tak bardzo zależało nam na początku, no nie starczyło tej motywacji na całą drogę, ona się wykruszyła. Motywacja, bo ona jest punktem wyjścia i punktem koniecznym do dojścia do wymarzonego celu. I ona powinna być taka silna, na tyle silnie uzasadniona, żeby starczyło jej na całą drogę. Kiedyś w książce ojca jezuity Pauela przeczytałam taką bardzo fajną myśl, która wydaje mi się bardzo trafnie oddaje to, co w takich momentach przeżywamy, bo nie ma czegoś takiego jak silna czy słaba wola. Silna czy słaba może być jedynie motywacja. I to nad nią powinniśmy najpierw opracować, zamiast winić się, czy winić samych siebie, że nie jesteśmy wystarczająco silni. Bo do tego, co trzeba, jesteśmy wystarczająco silni. Bo tu po prostu trzeba chcieć, mocno chcieć, dobrze wiedzieć, czego chcemy, bo czasami po prostu nie wiemy. I tak trochę się miotamy, niby chcemy, a tak naprawdę nie chcemy, a od samego chciałoby mi się, czy chciałbym, żeby się zrobiło, się nie zrobi. Bo wiecie, jak to jest, bo niby potrafimy, ja potrafię o 4 rano zerwać się po to, żeby pojechać do pracy, ale zerwać się o tej 4 rano po to, żeby pobiegać, to już jest inna para kaloszy. Dlaczego? Starcza nam motywacji, żeby zrobić coś takiego, jak na przykład wstać o 4 nad ranem do pracy, bo po prostu nie mamy wyboru. Oczywiście taka sytuacja też czasami jest nas w stanie zawieść na manowce, bo wytrzymujemy przez całe życie z nieodpowiednią osobą, w nieodpowiednim miejscu pracy, ale to jest inny temat. Najważniej teraz, jak nie czuć się zawiedzionym samym sobą, czy nie czuć się, że zawiedliśmy samych siebie, że zawiodła nas nasza systematyczność. Wiecie, niektórzy mają tysiące dobrych powodów, by nie robić tego, co chcą naprawdę robić. Tymczasem to, czego najbardziej potrzebowali, jeden dobry powód, by zrobić, by jednak to zrobić. I teraz jak nie zawieść się na swojej systematyczności? To punkt pierwszy, bardzo ważny. Punkt pierwszy, przybijamy piątkę. Punkt pierwszy, po prostu zadbać o motywację. Ona jest punktem wyjścia, ale ją trzeba często podsycać na całej drodze, czyli po prostu wiedzieć, dlaczego chcę to zrobić, dlaczego po powrocie z wakacji chciałam zmienić tak czy inaczej swoje życie, spisać to sobie, powtarzać to sobie, wizualizować. Chcę do następnego lata zrzucić te 3, 4, 5 nadprogramowych kilogramów, chcę tu i ówdzie rozwinąć sobie mięśnie, chcę nauczyć się języka obcego, tak żeby w kolejne wakacje tym językiem się już posługiwać. Właśnie, tej motywacji po wakacjach starcza nam na jakiś tam czas, ale ona się rozpływa po drodze, bo przychodzi listopad, handra, a jeszcze później jest taki drugi moment, postanowienia noworoczne, robimy sobie postanowienia noworoczne, często postanawiamy sobie to samo, no bo to nam za nami gdzieś tam chodzi. Zadbaj o motywację, bo ona jest punktem wyjścia. Bo punktem wyjścia jest ustalenie, dlaczego w ogóle chcesz to zrobić. Dlaczego ci na tym zależy? Dlaczego to jest dla ciebie takie ważne? I właśnie motywacja jest kluczem do systematyczności. Bo mistrzowie nie rodzą się w salach treningowych, to Muhammad Ali powiedział. Mistrzowie rodzą się z marzeń, z wizji, z tego, co mają we wnętrzu, z samych siebie, z tych pragnień, które pobudzają ich do działania. Motywacja ponad planowanie, bo taki najsolidniej spisany plan jest niczym innym jak po prostu spisaniem pobożnych życzeń. Chciałabym zrobić to tego dnia, ale po co?
kiedy nie ma tej motywacji, tego wewnętrznego pragnienia, żeby to zrobić i żeby do tego usiąść i zmobilizować się. Tak, te pobożne postanowienia może kiedyś nabiorą mocy urzędowej, ale póki co niech sobie leżą odłogiem, nieprzeorana ziemia. Czy jak to mówią, dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane? Sama ile razy próbowałam się nauczyć języka włoskiego? I powiem wam, że nauczyłam się, ale do pewnego stopnia, bo od pewnego stopnia już nie starczyło mi motywacji. Opanowałam go na tyle, żeby porozumieć się w pracy, w takich kwestiach, o których codziennie rozmawiamy z klientami z Włoch. Ale już nic więcej ponad. Po prostu w pewnym momencie przestałam się rozwijać, bo przestało mi się chcieć rozwijać, dlatego właśnie przestajemy często robić wiele rzeczy, bo jakby już nie mamy motywacji, nie mamy dobrego powodu, żeby robić to dalej i już nam tak na tym nie zależy, znaczy niby chciałabym, owszem, fajnie by było umieć tak płynnie, bardzo płynnie rozmawiać po włosku, ale z drugiej strony nie mam takiego namacalnego powodu, nie mam wystarczającej motywacji. Owszem, gdyby zrobiło się samo, gdyby przyszło do mnie samo, ale samo się nie zrobi, to wymaga wysiłku, to wymaga zrobienia przeze mnie czegoś i robienia tego systematycznie. To wymaga systematyczności, ale nie mówię tutaj, że brakuje mi systematyczności, żeby nauczyć się języka włoskiego, bo gdyby mi na tym zależało, ja bym znalazła w sobie tą systematyczność. Po prostu brakuje mi motywacji. Motywacji, żeby chcieć i żeby się zmotywować do tego, żeby to robić systematycznie. I wiele osób tak ma. Jeżeli po powrocie z wakacji sumiennie przez kolejny miesiąc powtarzasz na przykład słówka znanego języka, bo oczywiście wróciłeś tak naładowany, że za kolejne wakacje pojedziesz za granicę i będziesz spikał po angielsku czy w innym języku, ale później no jakby tak ta perspektywa się oddala, motywacja siada, no i właśnie coś tak porobiło. Nie czuj się winny, nie mów sobie, że nie jestem dość systematyczny, brakuje mi systematyczności. Nie, po prostu siadła motywacja, to nad nią trzeba popracować. Dlaczego Ci na tym zależy? Dlaczego chciałbyś nauczyć się angielskiego, nauczyć się tego czy tamtego? Wizualizuj, wyobrażaj sobie. Właśnie podstaw te marzenia, które są w Tobie, pracuj nad motywacją po to, żeby wypracować w ten sposób w sobie systematyczność. Jeżeli dotychczas motywacją do zrobienia czegoś było coś, ale jakby już wyrosłeś z tego, chciałam się nauczyć języka włoskiego, od zawsze chciałam, bo to był język opery, którą kocham, nauczyłam się do poziomu, który pozwala mi na porozumiewanie się w tematach zawodowych, w mojej konkretnej branży, ale jakby już nie mam dalszej motywacji, wymyśl sobie coś ponad, motywację ponad. Jeżeli już ta perspektywa mi nie wystarcza, powinnam wymyślić sobie nową, może bardziej wpisującą się w mój obecny stan ducha, chciałabym nauczyć się lepiej języka włoskiego po to, żeby właśnie pojechać na wakacje i swobodnie rozmawiać na jakiekolwiek tematy ze spotkanymi Włochami. I teraz punkt drugi. Przybijamy punkt drugi. Dobrze ukierunkuj swoją motywację. Ustal priorytety. Bo systematyczność jest kluczem, ale teoretycznie każdy może nauczyć się grać na pianinie, ale nie każdy będzie grał tak samo dobrze. Bo jeden będzie rąbał palcami po klawiaturze, a inny będzie tworzył, czy będzie wydobywał z nich muzykę. I teraz jaki sens ma na przykład uczenie się rąbania po klawiaturze, skoro tę energię, ten czas, ten wysiłek można by spożytkować gdzie indziej? Dobrze wykorzystać swoją systematyczność. Właśnie wykonania odpowiednich wyborów i ustalenia priorytetów. Dowiedziemy się na swojej systematyczności, bo nie jestem dość systematyczna, żeby na przykład grać gamy. Powinniśmy przeprowadzić rachunek sumienia, czy tak naprawdę to jest moja droga. Czy to ma w moim przypadku sens inwestowanie w to siebie, swojego czasu, swojej energii? Czy może lepiej skoncentrować się na czymś innym, bo lepiej mieć jeden, dwa, kilka priorytetów, ograniczoną liczbę priorytetów, niż rozpraszać się na drobne. Jak tu ktoś fajnie powiedział, jeżeli masz więcej niż trzy priorytety, to nie masz żadnego. Mamy tylko jedno, a w nim dość czasu, ale nie na wszystko, tylko na to, co jest ważne, to, co jest naszą drogą, naszym powołaniem, to, co mamy w nim zrobić. I mamy w nim dość czasu na to, co chcielibyśmy zrobić, jeżeli tylko odpowiednio sobie to zorganizujemy i skoncentrujemy się właśnie na tych rzeczach. Cuda się zdarzają, tylko najpierw trzeba sobie na nie zapracować. Teraz trzecia rzecz, tak? Trzecia rzecz, zacznij to robić. Prawdziwa decyzja jest mierzona poprzez fakt podjęcia działania. Podjąłeś decyzję, dobrze, ale podjąłeś ją naprawdę, kiedy zacząłeś działać, kiedy zacząłeś robić to. Póki nic nie robisz, to ty nie podjąłeś decyzji, to
sobie marzysz, tak, o, chciałbym, ale samo się nie zrobi. I o tym trzeba pamiętać, że samo się nie zrobi. Totalnie proste, ale właśnie od tego się zaczyna. Jak to mówią, najtrudniejszy jest pierwszy krok. Musimy odkładać na później, wieszczać w wyobraźni plan, który może nigdy nie ruszy z miejsca, bo nigdy się za niego nie zabierzemy, bo cały czas go dopieszczamy. Wieszczanie planów, sztuka dla sztuki. Kiedy trzeba wcielać je w życie, w działanie, poprzez działanie. Często wystarczy postawić pierwszy krok, by potoczyło się dalej, albo po prostu by zdać sobie sprawę, że ten dopieszczany plan zupełnie nie ma racji bytu, że trzeba go zupełnie zmienić, przekreślić, zrobić, napisać wszystko od początku, bo to się robi zupełnie inaczej. Albo okoliczności się zmieniły i trzeba się do nich dopasować, a więc dopasować, przeorganizować swój plan. W ten sposób myślałam, planowałam nagrywanie podcastów, planowałam, robiłam plany i właściwie nic się nie wydarzyło. Planowałam kupienie mikrofonu, kupienie sprzętu, wiecie, szmery, bajery i to tak czekało. Czekało na moc urzędową, aż po pewnego dnia po prostu nie kupiłam sobie sprzętu, zaczęłam nagrywać telefonem. I można. I jest, no ja wciąż czekam, aż kupię sobie sprzęt, ale przynajmniej go nagrywam. Robię to, działam, ulepszam się, co prawda powoli, ale wszystkim ugruntowuję i umiejętności, i nawyk. Jedno jakby ugruntowuje się poprzez drugie. Trzeba zrobić to jeden raz, drugi, trzeci, dziesiąty. Łamać się, Boże, jak mi to nie idzie, by zobaczyć to mityczne światełko w tunelu, że jednak jest troszeczkę lepiej. Robimy to siłą przyzwyczajenia i okazuje się, że zrobiliśmy z pozoru niewyobrażalne, na przykład napisaliśmy 500 postów na bloga, tak, po kilku latach blogowania. Żeby zmiana była skuteczna, trzeba ją utrwalać w czasie małymi krokami. I punkt czwarty. Po czwarte, wyrób sobie nawyk robienia. Nasza druga natura, ale nawyki mają sprawczą moc. Wiemy, kiedy zrobiło się samo siłą nawyku. Tak jak ta czarna dziura, ale tak pozytywnie czarna. Się w to i nawet nie wiemy, kiedy nas wciąga i po prostu właśnie staje się naszą drugą naturą. Na przykład osoby, które chcą nauczyć się języka angielskiego, zakładają sobie, że będą codziennie powtarzać, czy uczyć się, czy przez 10 minut uczyć się czegoś związanego z tym językiem. I jeżeli to robią, ten nawyk wciąga po jakimś czasie. Tym bardziej wciąga, że z czasem zaczynamy obserwować efekty. A to jest właśnie takie samonapędzające się perpetuum mobile, nawyk. Codziennie, regularnie powtarzany uzależnia i staje się drugą naturą. Kolejna rzecz. Kolejny, piąty punkt. Działaj systematycznie, ale okresowo analizuj to, co robisz. Albert Einstein, jeżeli robisz to samo, cały czas to samo, to nie dziw się, że cały czas dochodzisz do takich samych rezultatów, bo jeżeli chciałbyś dotrzeć do innych rezultatów, to może trzeba coś po drodze w tym działaniu zmienić. Bardziej systematyczność, ale tylko wtedy, kiedy to ma sens. Sens ma robienie w kółko tego samego, w koło macierzy, jeżeli to do niczego nie prowadzi. I tu trzeba czasami odsunąć się troszkę w tył, troszeczkę spojrzeć na to z dystansem, przeanalizować i może coś zmienić. Czasami może trzeba coś zmienić, a czasami może po prostu trzeba dać sobie więcej czasu, bo jeżeli efekty są te same, ale ty czujesz, że się rozwijasz, to już chyba jest znak, że jesteś na dobrej drodze. Kilka lat temu chciałam bardzo się nauczyć robić pompki i po prostu no nie potrafiłam. Ja po prostu nie miałam odpowiednich mięśni. Ale zaczęłam powoli robić takie jakby ćwiczenia przygotowujące do pompek. Przez chyba miesiąc czy dwa miesiące w ogóle codziennie starałam się to robić. Nie wierzyłam, ale robiłam. I wiecie co? Rzeczywiście po pierwszym miesiącu, a może dwóch, udało mi się zrobić moją pierwszą pompkę. Żałosną. Tak, a potem się rozpłaszczyłam. Ale to napełniło mnie wiarą, że ja jednak mogę. I skoro już miałam wyrobiony nawyk, bo przez miesiąc, dzień po dniu po prostu znajdowałam 5 minut, żeby porobić te moje pompki, czy przygotowania do podejścia do pompek, nieudane podejścia do pompeka, to kontynuowałam to robić dalej. I rzeczywiście, muszę wam powiedzieć, że pompki są takim fantastycznym ćwiczeniem. W momencie, kiedy je robimy, mój kręg, te mięśnie ciągną mnie do góry, mam jakby ochotę trzymać się prosto, niezależnie od wszystkiego. Powiedz wam, czasami trzeba czekać, długo czekać, żeby zobaczyć pierwsze wyraźne efekty. Nie znaczy, że warto czekać bez końca, choć mówią, dobre rzeczy przychodzą do tych, którzy potrafią czekać, ale nie czekać z założonymi rękami. Trzeba robić i analizować to, co robimy, żeby wiedzieć, czy zmierzamy w dobrym kierunku, czy posuwamy się naprzód, czy stoimy w miejscu, a może cofamy w tył.
tak odsunąć się na bok, spojrzeć na to z pewnym dystansem, przeanalizować, czy my robimy, coś daje, czy nie działa i skupić się na tym, co działa. Zasada Pareto, 20% działań daje 80% rezultatów. Jeżeli skoncentrujemy się na tych 20% działań, które dają 80% rezultatów, to od razu zwiększa się nasza wydajność robienia tego, do czego zmierzamy na przykład. Konstruktywne wnioski z wszystkiego, co robimy, nie jestem do niczego, tylko raczej nie tędy droga. Tędy droga, to spróbuję tamtędy albo owędy, ale spróbuję inaczej. Ale tak czy inaczej będę to robił inaczej, jeżeli tak nie działa. Systematyczność czasami prowadzi donikąd, jeżeli idziemy cały czas w ślepy zaułek i walimy głową w mur. Nie, dlatego właśnie trzeba analizować, czy to do czegoś prowadzi. To jest bardzo ważne, bo w pewnym momencie, kiedy tak będziemy walić głową w mur, robiąc coś, co nie daje żadnych efektów, a nasza systematyczność też siądzie na mieliźnie. Dać sobą otwarte karty, uczciwie powiedzieć, przeanalizować. Najlepiej uzasadniona systematyczność. Przeradzać w takie złudne krążenie w kółko. Rób to, co jest dla Ciebie ważne. To jest powrót do pierwszego punktu. To jest punktem wyjścia, bo z tego płynie motywacja. Działanie jest kluczem do osiągania czegokolwiek. Każdy sobie może rozpisać tysiące planerów i one mogą pozostać martwą literą czy listą pobożnych życzeń. Nieprzyjemne, nie. Rozpisywać, kolorować planery to jest super zajęcie. Dać wodze wyobraźni. Realizować. Trzeba zacząć działać. Działanie daje kolejnego motywującego kopa naszej motywacji. Kiedy pojawiają się pierwsze efekty, to działamy na zasadzie takiego perpetuum mobile. To jest taka samonakręcająca się motywacja. Nie ma czegoś takiego jak silna czy słaba wola. Silna czy słaba może być jedynie motywacja. Do usłyszenia!